Kochani, ja wam też złożę świadectwo uzdrowienia, tego jak wytrwałam wierzę o moje uzdrowienie i odrosła mi kość, gdzie lekarze mówią, że kości nie odrastają. Rok temu, jak byliśmy z mężem na wakacjach, bardzo mocno bolał mnie ząb. Bolał mnie tak ząb, że bolało mnie pół głowy. Jedyne, co pomagało, to chłodzenie tego miejsca. Gdy wróciliśmy do domu, poszłam do dentysty i dentystka powiedziała mi, że zrobiła tomografię i powiedziała mi tak. Na skutek stanu zapalnego wygniła kość. Kość, w której siedzi ząb. Kość, gdzie siedzi szóstka, czyli taki potężny ząb. Powiedziała, że dziura jest tak wielka, że praktycznie na wylot sięga do zatoki policzkowej. I że ona widzi jedno rozwiązanie i jedno się stosuje. Trzeba usunąć ząb, zabetonować to miejsce i w to miejsce stawić implant. I jest to bardzo kosztowne. Natomiast ja powiedziałam, że mnie taka opcja nie interesuje i jaka jest inna opcja, bo ja chcę mieć ten ząb. Więc powiedziała mi, ok, ona założy tam jakieś lekarstwo i plombę i pani może jakby poczekać trochę. Ja powiedziałam, że ja będę trwała w wierze o to, że mi odrośnie te dziąsło. To było pół roku temu prawie, gdy było zrobione badanie, gdy był ten ząb zostawiony i ja zaczęłam trwać w wierze. Zrobiłam teraz tomografię. Mam na to wyniki. Mam zdjęcia, że tej kości nie było i mam zdjęcie, że ta kość jest. Poszłam do lekarki z tą tomografią. Ona spojrzała na zdjęcie i powiedziała do mnie, odrosła pani kość. Odrosła kość. Mówi, jest już prawie cała i to miejsce jest zdrowe. I takie rzeczy się normalnie nie zdarzają. Dzięki temu ja wykorzystałam każdą okazję, wykorzystałam to i powiedziałam jej, że ja najpierw będę wierzyć w cud mojego uzdrowienia. Najpierw będę stać w wierze. I mam mój cud. Wytrwałam w wierze i odrosła mi kość. Amen.